Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Tribal Games i witam was w kolejnym odcinku ze Skyrim. Słuchajcie, mamy tutaj uwięzionego w sieci pajęczej. Jak widzicie w poprzednim odcinku, tutaj pozbyliśmy się tutaj ogromnego pająka, który dla mnie jest naprawdę wielkim ochytstwem. Tym bardziej tego ślepia tutaj, no są przeogromne. Dobrze, obiecałem mu, że go uwolnię w zamian za złoty szpon. No więc skoro tak obiecałem, to też muszę tego słowa dotrzymać, więc najlepiej... Czuję to. Okej, dawaj ten szpon. Rusz głową! Po cóż miałbym z kimkolwiek dzielić się skarbem? O ty cholero. A więc tak sobie ze mną pogrywasz, tak? Czyli po prostu nie oddasz mi tego szponu. Oj, mamy chyba drał gry. Okej, tu będzie nam zdecydowanie potrzebna broń do walki wręcz, ponieważ tutaj jak widzicie mamy draugry, które będą nam na pewno tutaj uprzykrzały życie. O, i ktoś tu mnie od tyłu atakuje. O, nieładnie z twojej strony. Myślę, że jeszcze jedno trafienie i będzie dokładnie po nim. O to nam chodziło. Oczywiście tutaj strzały zbieram tylko po to, żeby je odzyskać. No i po co ci to było, powiedz tak szczerze, jak i tak zginąłeś? Po prostu trzeba było mi oddać ten złoty szpon i wy wszyscy się rozeszli oczywiście w pokoju. Słuchajcie, ten guzik mi się tutaj nie podoba, tym bardziej, że jest tu pułapka. O właśnie, i ten przycisk tą pułapkę tutaj aktywuje. Oj kurde, bym się w nią wpakował. Ale dobrze, przeszliśmy. Tam mamy chyba kolejnego i wydaje mi się, że on jest żywy. Piękne trafienie z zaskoczenia. Szkoda, że ta strzała nie trafiła. O, żeś ty w mordę. Czyli mamy magię, tak? Mamy do czynienia tutaj z magią. Piękne, z bliska trafienie. Co prawda chyba z 6-7 strzałów w niego wpakowałem. No i powiem, narobił mi mnóstwo kłopotu. Pójdziemy teraz trochę ostrożniej. Może uda nam się to załatwić po cichu. Tu mamy dwóch. Chciałem trafić w głowę, ale niestety się nie udało. I jeszcze przy okazji dwie strzały zmarnowałem. Oj, mamy tutaj ich trzech w tym momencie. To już mi się osobiście nie podoba. Ale no cóż, będziemy walczyć. Oj, chyba mamy tutaj do czynienia z lepszym łukiem. I chyba się zamienię, że tak powiem, na te łuki. Ponieważ ma zdecydowanie lepszy łuk niż ja. Więc... weźmy sobie ten łuk i co okazuje się, prawdopodobnie ma nawet lepsze strzały. Mój ciężar jest na tyle wysoki, że nie jestem w stanie więcej tutaj dźwignąć towaru. Więc musimy sobie zajrzeć do naszego ekwipunku. I z tego co się orientuję, my tutaj mamy plus 2 więcej obrażenia. Norski łuk, mamy tego obciążenia o 8 za dużo. Myślę, że mogę tutaj śmiało dwa łuki wywalić, dzięki czemu uzyskamy trochę obciążenia. Więc jak z tym łukiem, co? Z tym łukiem coś jest nie tak, ogólnie mówiąc. Ale my ten łuk mamy w posiadaniu. Dobra, z tym łukiem jest po prostu coś nie tak, go nie widać. Więc może go sobie zachowiemy. Oj, chyba tak nie przebiegnę, jakbym chciał przebiec. Ciężko stwierdzić, czy mi się uda. Aj, chyba się udało. Chyba mi się udało przebiec bez najmniejszego problemu.
z najbliższego trafienia nawet. Ale to nie zmienia faktu, że musimy być cały czas tutaj ostrożni. Tu mamy jednego z szkieletów. Nie powiem, bo mi się ręka trzęsie. I piękne zakończenie. Tu mamy kolejnego. Kolejne zakończenie. Atakujemy tutaj z ukrycia. Będzie o te strzały odzyskać, ale chyba nic z tego. Jest kolejny. Fajnie tutaj stoją, że tak powiem. Chyba to nie jest ostatni, co? Może uda nam się go rozprawić, nim do nas podejdzie. Tak jest, o to właśnie chodziło. Kurde, a co z tymi strzałami? Nie mogę ich odzyskać? Szkoda. Szkoda, że nie mogę tych strzał odzyskać. Chociaż tu jedna strzała udało nam się odzyskać. Tutaj też jedna strzała. Ale to nie jest jakoś dużo z tego, co tutaj wystrzeliśmy. Dobrze, jesteśmy w jakimś miejscu i tutaj wychodzą kolejne draugry. Że jest po tobie. Dobrze, to naprawdę strzał już nie odzyskamy z tego wynika. Ale za to mamy trochę złota. Dobrze, gdzie teraz? Gdzie teraz mam iść? Tutaj jest, nie wiem czy było przejście, czy nie było. Przynajmniej go nie ma. Tu gdzie woda schodzi, jest dźwignia. Otwieramy, idziemy tutaj wzdłuż strumienia. Te wszystkie jaskinie są do siebie naprawdę bardzo podobne, mimo że są naprawdę bardzo ze sobą zróżnicowane. Nie wiem po co świecące grzyby, ale no wezmę, mogą się do czegoś nam tutaj przydać. Co my tutaj z tego weźmiemy? W sumie niezbyt wiele. I powiem, że nawet muszę się pozbyć kolejnego łuku. Mamy tu jakichś przeciwników? Mamy. Kurde, myślałem, że trafię, ale chyba nic z tego. I wszystko wskazuje na to, że tutaj do mnie zmierza. O, dokładnie. Piękne trafienie w głowę, ale i piękne będzie zakończenie. Tak jest, o to właśnie chodziło. Mączka kostna. Powiem wam, że z tymi strzałami jest totalna bieda. Sądziłem, że będę miał więcej tych strzał. Ale jednak chyba wszystko wskazuje, że nie. Ale wszystko na to wskazuje, że schodzimy znacznie głębiej. Ktoś tutaj rzucił tym szkieletem. No nie wiem, czy dobrze robię schodząc tak głęboko. Ale zejdziemy, może coś ciekawego uda nam się tutaj znaleźć. Na pewno ten kufer, szkielet. No i zobaczymy, co mamy w tym kufrze. Kufer jest otwarty. Tu jest do tego jakaś ścieżka, ale my tą ścieżką raczej nie przejdziemy. Więc musimy wrócić na górę, ponieważ tutaj droga gdzieś prowadziła nas w tym kierunku. I chyba idę w dobrym kierunku, tak mi się bynajmniej wydaje. Może za chwilę się stąd wydostaniemy nawet. Patrzcie, tam po drodze biegliśmy za tym dupkiem, który nam z tym szponem tam uciekał. Miałem zamiar, że tak powiem, przeszukać tam te urny wszystkie, ale no tak wypadło mi to z głowy i po prostu zapomniałem o tym, się teraz mi to przypomniało. O, mnie trzepnął gad jeden. Powiem, ma siłę. Okej, ostatnia strzała.
tego gatunku. I piękne zakończenie tutaj, choć nie widzieliśmy całego tutaj ataku, to i tak zakończenie było naprawdę bardzo piękne. Dobrze, czyli mamy tutaj przed sobą drzwi. Czyli my w tym momencie znajdujemy się cały czas w komnatach, lochach, ciężko to powiedzieć, jak to nazwać. Nazwałem to po prostu grobowcem. Mamy tu umiejętności, które możemy wykorzystać, czy nie? Nie mamy jeszcze, trochę nam do tego awansu brakuje. No niewiele, ale brakuje. Więc może zmienimy sobie tutaj broń, może na tą chwilę na broń jednoręczną, co? Czy dwuręczną? Myślę, że jednoręczna bardziej będzie pasowała. Chociaż nie wiem, czy dwuręczna lepsza nie będzie. Tu po 3 punkty więcej, tutaj nawet 4 łuk daje. Chyba zostaniemy sobie tutaj na razie przy broni dwuręcznej. Może coś uda nam się ugrać tą bronią. Jakieś dodatkowe punkty dla awansu. Aj, mnie tu ciachnęło tym razem. Tu mamy kolejne draugi, które wychodzą. Więc będziemy z nimi naprawdę bardzo szybko walczyli. Oczywiście musimy tutaj zadbać o naszą kondycję. Co się śmiejesz? Teraz możemy awansować się. I awansujemy tutaj swoje zdecydowanie zdrowie. Ponieważ z tym zdrowiem jest naprawdę bardzo ciężko, a tego zdrowia będziemy potrzebowali znacznie więcej w całej rozgrywce. Fuh, ale pięknie tutaj go wykończyła. Dobra, nic więcej stąd nie weźmiemy, ponieważ na więcej mi nie pozwoli moje obciążenie. Jeśli byśmy tutaj zwiększyli sobie kondycję, to oczywiście automatycznie zwiększa nam się też obciążenie. No ale ja tutaj postawiłem zdecydowanie na zdrowie. Więc muszę się z tymi konsekwencjami liczyć. Że coś za coś. I w tym momencie dotarliśmy do kamiennej bramy. Słuchajcie, mamy szpon. W swoim wyposażeniu mamy szpon, który pasuje do tej bramy. I teraz, jak widzicie, jest tutaj kombinacja. Mamy na przykład motyla, sowę i niedźwiedzia. Tak to w moim czytaniu tutaj wyglądają te płaskorzeźby. Oczywiście wchodzimy w nasz ekwipunek. Mamy tutaj różne. Szukamy złotego szponu. Na pewno na samym końcu będzie. Jest na samym końcu. Teraz na tym szponie mamy kombinację. Mamy niedźwiedzia. Nie wiem, czy to ćma, czy motyl. No i na końcu sowę. Czyli w takiej kombinacji musimy ułożyć. Czyli niedźwiedź, ćma i sowa. W takiej kombinacji powinno to wyglądać, czyli niedźwiedź, ćma i sowa. I teraz ten klucz powinien tu pasować. Pasuje. I nam się brama otwiera, nam te wrota się kamienne otwierają. Powiem wam, że to konkretne wrota są. Także nie wiadomo, co za tą ścianą tak naprawdę teraz nas tutaj czeka. Wow. Pewno nie, pełno nietoperzy, pewnie draugi będą wychodziły. Albo już są puste po prostu. Tak, gdzieś jesteśmy. Jakaś płyta jest. Coś mnie tutaj woła. Słaby mocy siła, nieugięcie siła. Ciekawe. Wow, mamy draugę kolejną. Prawdopodobnie to on ma ten nasz smoczy kamień, który my tutaj szukamy. Ja ci dam roda. Na szczęście możemy się blokować.
I o to chodziło. Szybka i bolesna egzekucja. Mamy kamienną płytę, ciężar aż 25. Powiem wam, że ten ciężar tutaj zwala z nóg. Ale jako chyba, że ta płyta niezbyt ingeruje tutaj w nasz ciężar, co dźwigamy. Wytrych, zwoje. Laska o dość dużej wartości. Strój jeszcze bardziej. Czyli no ja tutaj zdecydowanie się pozbędę tutaj tej zbędnej broni, jaką jest. Na przykład są trzy łuki. Jeden mi w zupełności wystarczy. Klejnot duszy też nam się może przydać. To są bezwartościowe rzeczy. Dobrze, słuchajcie. Nie wiem, jak to nazwać, ale to jest coś w stylu smoczego kamienia. To, co my mieliśmy, to jest dosłownie smoczy kamyszek, smocza płyta. Nie wiem, jak to nazwać, ale tutaj mamy zaklęcia smocze, które będziemy się uczyć. Każde miejsce odpowiada za inne zaklęcie. My poznaliśmy jedno dzisiaj. Siła, nieugięta siła. I tego krzyku my tutaj się później nauczymy, oczywiście w momencie, kiedy pochłoniemy smoczą duszę. Czyli my tutaj możemy się, że tak powiem, rozwijać w momencie, kiedy pochłaniamy smocze duszę. Dobrze, wychodzimy tutaj jakąś bramą. Kolejna skrzynia. Jeszcze więcej złota. Jakieś kwiatki, niezbyt wartościowe. Ale no dobrze, wyjdźmy stąd. Dobrze, a więc udało nam się wydostać z tej jaskini. Oczywiście przypuszczam, że możemy tam wrócić. Ale póki co ja nie będę tam wracał, gdyż muszę się udać z powrotem do Białej Grani, a więc musimy się udać gdzieś w tamtym kierunku. On teraz ma większy problem, ponieważ musimy jakoś stąd się wydostać, więc może będziemy musieli znaleźć trochę drogę dookoła. Innego zejścia chyba nie ma. Innego bezpiecznego zejścia, w ten sposób to nazwijmy. Może po tych skałach tu się uda zeskoczyć. No i powiem, że nawet to poszło całkiem w miarę, ponieważ nie sądziłem, że tak bezpiecznie uda nam się z tego po prostu tutaj zeskoczyć z tych półek. No i dobrze, teraz nic po prostu innego jak... To jest list, tak? Dobrze. Słuchajcie, wystraszyłem się tego lisa. Nie wiem, czy on może mnie zaatakować. Ale na wszelki wypadek wyciągnę broń i to ja zaatakuję jego. I tak, mamy lisa. A wszystko po to, żeby zdobyć tylko kawałek jego skóry. Bo nic więcej tak naprawdę. Ale dobra, udało się nam zdobyć tę skórę. Przynajmniej przy garbowaniu skóry wytworzymy tutaj sobie potrzebne elementy. I co najciekawsze wam teraz powiem, tutaj w drugim odcinku widzieliście z oddala ten budynek, tak właśnie ten budynek, który widzicie w tym momencie. I co więcej mogę wam powiedzieć na temat tego budynku? Chyba wam nic nie powiem, bo to jest, że tak powiem, świeża też modyfikacja tutaj z mojej strony wgrana. Tak jak mówiłem, widzieliście go w drugim odcinku. Ja tam stałem na górze, zresztą za chwilę wam to wszystko pokażę. Co do prawdy przypuszczam, że liczyliście, że ten budynek wam pokażę w środku. Oczywiście mógłbym tam wejść, ten budynek wam pokazać, ale obiecałem wam dzisiaj pokazać w drodze powrotnej inny budynek. Tu pamiętacie chyba sobie, gdzieś w tej pozycji stałem i ten budynek tam gdzieś tam jest widoczny. Obiecałem wam w poprzednim odcinku
pokazać inny budynek, który tutaj właśnie też się przy trasie znajduje. W tym momencie, jak dobrze pamiętam, pamięć mnie nie myli, będziemy wkraczać za chwilę do Rzecznej Puszczy. Czyli tutaj strażnicy, za którymi biegliśmy, za którymi udaliśmy się w tym kierunku. Co to za dziwny dźwięk był? Nie mam pojęcia, co to za dźwięk, ale no dobrze. Przynajmniej nic przyjemnego. Powiem wam, że ten świat jest naprawdę przepiękny. A tym bardziej, gdy dodaliśmy tutaj sobie naprawdę dużą ilość modyfikacji. Mamy Rzeczną Puszczę. My sobie przez tą Rzeczną Puszczę tak naprawdę może nie przebiegniemy, bo tu mamy kuźnię. Elise? Kim jesteś? Co masz na sprzedaż? Ja już kiedyś się widziałem. Masz dużo broni. O i masz łuk przede wszystkim. Powiem wam, żebym się skusił. Myśliwski łuk żaru. I co najciekawsze, mają też strzały dosyć ciekawe. Może się tutaj skusimy na jakąś broń. Ale zanim się jednak skuszę na jakąkolwiek z tych broni, ja sprzedam swoje bronie, które tutaj mam. Strzały są bez wartości, więc nie ma sensu, żebym tutaj jakoś specjalnie te strzały sprzedawał. A więc wręcz przeciwnie, bardziej muszę te strzały gromadzić. Dobrze, ze strojów też mogę coś ci sprzedać. Może nie zarobię nie wiadomo ile na tym wszystkim. Ale po prostu zarobimy. No i co najważniejsze, odciążymy się trochę. No powiem ty, no 20 tysięcy masz tutaj sztuk złota, czyli można u ciebie zrobić naprawdę bardzo przyjemne zakupy. Właściwie można naprawdę bardzo przyjemnie na tobie zarobić. Zwoje papieru, no słabo, płacą po 100 przecież. Ale no cóż, ty masz pieniądze. U ciebie sprzedaję. Składniki też mógłbym tutaj sprzedać. Książki może nie specjalnie. Ale z różnych to już tam różnie bywa. Czyli tak naprawdę nic specjalnego. Nic specjalnego nie udało nam się tutaj zarobić. Ale tak jak mówiłem, sprzedałem tutaj swój łuk. No i też łuk zamierzam tutaj kupić. Łuk myśliwski kupimy sobie. No i myślę, że możemy tutaj zakupić sobie strzały. Co prawda za dużo tych strzał nie zakupiliśmy, ale myślę, że mogą nam się przydać. Nie, na tyle strzał nie będziemy kupować. Do następnego razu. Więc wolał się czegoś nauczyć. Kurde, to może zainwestujemy trochę w naukę. Czegokolwiek zapragniesz. Najsmira. Mogę wykuć wszystko, co jest proste i mocne. Dobra, może niekoniecznie mnie nauczy. Ale no dobrze. Nie uciekajmy od wątku, tylko po prostu zmierzajmy tutaj do tego miejsca, gdzie właśnie tutaj nad wodospadem jest położona ta budowla, która tak naprawdę już niebawem będzie moim domem, będzie moją siedzibą w grze Skyrim. Słuchajcie, ja to prawdopodobnie już powtarzam co odcinek. W Skyrim mam zamiar grać tak długo, aż po prostu będzie lub ukaże się
szósta część The Scrolls. Wtedy oczywiście przejdziemy na szóstą część. To nie będzie tak, że ja sobie zakończę Skyrim i po prostu ten temat będzie zakończony. Nie, po prostu przejdę na szóstą część, ponieważ nie sądziłem, że piąta część może być coś takiego. Mimo że w poprzedniej części nigdy nie grałem, to właśnie się na tą część skusiłem. I powiem wam, że ta gra robi do dnia dzisiejszego na mnie duże wrażenie. Wejść nie wejdziemy, ponieważ musimy tutaj sobie zajrzeć do tej skrzyni. I tutaj potrzebujemy umiejętności w tym momencie otwierania wytrychów, że tak powiem, zamków za pomocą wytrychów. W ten sposób to miało wyglądać. Już przynajmniej dwa wytrychy straciliśmy, ale przynajmniej trochę kombinacji poznamy, która może odpowiadać. Aj, niewiele zabrakło. Jeszcze niewiele. Przypuszczam, że tutaj stracę dużo wytrychów. Nieraz po prostu uda się taki zamek otworzyć za pierwszym razem, a nieraz no musimy naprawdę się napracować. O właśnie, tak jak teraz udało się ten zamek bez większego problemu otworzyć. Dobrze, czyli nam tutaj... tu mam jakąś książkę. Więc wejdźmy do budynku i zobaczmy, co tutaj nas po prostu w nim w środku czeka. Tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, w drodze powrotnej z Czarnego Głazu, ja wam to wszystko pokażę tutaj, bo taka była moja obietnica. No i może zaczniemy tak jak weszliśmy. Mamy tutaj nic innego jak kuchnię. Naprawdę bogato wyposażona, jakieś tutaj trunki, nie trunki, pożywienie. Tutaj mnóstwo jedzenia, mnóstwo talerzy, które no warto posprzedawać sobie, chociaż nie wiem, czy by się opłacało nam to wszystko sprzedawać, ale no są fajne kwoty, gdzie moglibyśmy naprawdę bardzo dużo złota zarobić. Przejdźmy dalej. Tu mam jakiś pokój wypoczynkowy, coś w tym stylu gościnny. Możemy oczywiście sobie tutaj z tego krzesła skorzystać. No i możemy sobie tutaj posiedzieć, możemy jakiegoś gościa zaprosić. No i ten gość może tutaj z nami po prostu przebywać. Wiesz, jak na bronie. No powiem wam, jeśli chodzi o arsenał, no... może być naprawdę bardzo bogaty, ponieważ tu możemy naprawdę bardzo, bardzo dużo tego wyposażenia umieścić. Tutaj są tarcze. Tak, tutaj są tarcze, które praktycznie one są niepotrzebne. Moim zdaniem one są niepotrzebne w tym momencie. Ja tutaj mogę sobie na przykład co innego powiesić. Więc ja tutaj sobie powieszę na pewno co innego na miejscu tych tarcz, a te tarcze pójdziemy po prostu do rzecznej puszczy sprzedać. Tutaj mamy postać i ta postać jest dosłownie taka sama jak ja jestem tutaj tą postacią. Ona oczywiście może tutaj zmienić różne pozycje w zależności co potrzebujemy. My możemy odziać w zbroję, oczywiście w takie zbroje będziemy te postacie tutaj z czasem odziewać. Z czasem, gdy będziemy te zbroje tutaj wszystkie wytwarzać. Przejdźmy dalej. Tu mamy po prostu jakiś taki sobie pokoik. Ile mamy w ogóle udźwigu jeszcze? Prawie 70 punktów, czyli niezbyt dużo. Regał na książki. Tu skrzynia pusta, worek. Tu jakiś mieszek, 15 sztuk złota. Jakiś magazynek, coś w tym stylu. Chyba jedna z lepszych części, ponieważ kuźnia. Oczywiście, słuchajcie, sztabki, tu mamy Korudu, no, tu Halumku, ja pierdzielę, jakie nazwy, żelazo, no to chyba nic innego. Kaplica, jeśli chodzi tutaj o właśnie nasze tutaj, możemy tutaj zająć się kuźnią. Tu, słuchajcie, mamy tutaj rudę księżycowego kamienia i nie tylko.
Ja z tego co pamiętam, na swoim wyposażeniu mam... To się znajduje w skrzyni, czy to u mnie się znajduje? O, to się znajduje w skrzyni, ale ja na swoim wyposażeniu właśnie mam tutaj bardzo dużo przydatnych elementów, takich jak na przykład skóry. My się tego możemy pozbyć. Co my tutaj jeszcze mamy? Szponu się nie pozbędziemy, kluczek, składniki. No właśnie, tutaj mamy tego naprawdę całkiem dużo. Myślałem, że będę miał gdzieś jakąś źródę czy coś w tym stylu, ale nie, nic takiego nie mam. No w kluczach to już w ogóle, w książkach to raczej też nic ciekawego nie spotkam. Składniki już przejrzeliśmy, pożywienie też nic nie ma. Miksturę to w ogóle, stroje to też w ogóle. Dobrze, czyli po prostu mamy tutaj... Aha, bo my sobie to wszystko odłożyliśmy, tak? To było wszystko w naszym wyposażeniu, my to sobie odłożyliśmy, czyli nie musieliśmy tego ręcznie robić, tylko mogliśmy to sobie odłożyć. Oczywiście my tej kuźni będziemy używać do tworzenia to coraz nowszych, lepszych broni, ale to z czasem. Najpierw dobrze się zapoznajmy tutaj z całą grą. Dobrze, więc przejdźmy dalej. Drzwi drewniane. Chyba przechodzimy do takiego gościnnego pokoju. Tak, tu mamy zdecydowanie gościnny pokój. Pokój z dwoma łóżkami. Jakieś pożywienie. Możemy się przespać. Słuchajcie, mnóstwo regałów na książki. Ciekawe, czy tylko książki możemy układać. Klucze, mieszki, złoto. Tu mamy książkę. O tym miejscu. Niestety ona jest tylko po angielsku. Kolejna książka. Jeśli ktoś zna, to może sobie po prostu to wszystko przetłumaczyć. Ja praktycznie każdą książkę, którą będę podnosił, będę się starał właśnie w taki sposób ją otworzyć, żebyście mogli sobie to wszystko przetłumaczyć, czy też przeczytać, jeśli jest taka możliwość. Klejnoty dusz, bardzo dużo tego. Oj, bardzo dużo, aż kusi, żeby to wszystko po prostu posprzedawać. Skip, no tutaj tych klejnotów dusz jest naprawdę całkiem sporo. Ale no cóż, nie będziemy ich magnowali. One tu są nie bez powodu. Tu mamy jeszcze schody na górę. Kolejny mieszek, kolejne złoto. Mnóstwo książek. No i wydaje mi się, że chyba już wszystko zwiedziliśmy, jeśli chodzi o to miejsce. Mamy tutaj też safe, wymaga klucza. A my ten klucz mamy. Dobra, otwórzmy sobie ten safe. I co możemy tutaj w nim umieścić? No tu mamy magiczną broń. Możemy sobie to wszystko pozabierać. Sztabka srebra. I dobra, słuchajcie. Oczywiście, skoro to jest safe, ja myślę, że mogę tutaj umieścić najcenniejsze przedmioty, jakie mam, a w tym momencie mam aż 1534 sztuk złota. Więc ja sobie to umieszczę, ja ogólnie jestem bardzo, że tak powiem, jakby to powiedzieć, lubię chomikować naprawdę dużo złota w tej grze, także się nie dziwcie, że ja tu będę często zagaszczał i będę to złoto tutaj chomikował. Nie lubię wydawać, lubię chomikować, lubię zarabiać. Nie wiem po co te wszystkie klejnoty, ale myślę, że możemy to wszystko po prostu sobie posprzedawać. Mi to jest tak naprawdę niepotrzebne. Dobrze, wychodzimy do świata Skyrim, czyli wychodzimy na zewnątrz budynku, ponieważ to jeszcze nie koniec tego całego miejsca cudownego, ponieważ w tym momencie jesteśmy na zewnątrz. I mamy tutaj coś takiego jak
Nie wiem, to można to nazwać śmiało. To miejsce akurat można nazwać jako jacuzzi. Tak to można nazwać. Możemy tutaj się wygrzać w ogóle. Dobra, wejdźmy stąd. Teraz będziemy tak chodzić po prostu. Tak, to sobie teraz będziemy tak chodzić. Ale to jeszcze nic, bo tam mieliśmy jacuzzi. A w tej sytuacji mamy tutaj saunę. Może nie w tym pomieszczeniu, ale jak najbardziej w tym pomieszczeniu. No dokładnie, tutaj mamy saunę. Też możemy sobie usiąść i w tej saunie posiedzieć. Jak i też możemy po prostu sobie tutaj posiedzieć, poczytać. Pełno tutaj mamy miodu. I nie tylko. Miałem tą książkę przeczytać, ale wyszło jak wyszło, więc już nie będziemy wracali i szukali. No i oczywiście jakiś mały ogródeczek, czy też rabatka, czy ciężko to nazwać, czym to jest. No i tutaj altanka. Tam jeszcze gdzieś po drodze była stajnia, ale tutaj mamy altankę, która robi naprawdę bardzo fajne wrażenie. No i tutaj możemy naprawdę robić duże uczty. Dobra, słuchajcie, siadam na krzesło. Przed nami jest biała grań. Ale no cóż, zanim my tam jednak trafimy na tą białą grań. Słuchajcie, ja przed chwilą byłem w jacuzzi, dlatego jest teraz moja postać ubrana jak jest. Co więcej, myślę, że to będzie na dzisiaj koniec. Jeśli wam się odcinek spodobał, koniecznie zostawcie łapki w górę, komentarze, subskrypcję. W komentarzach piszcie, co chcecie zobaczyć, więc postaram się to też dla was zrobić. Co więcej mogę wam powiedzieć? No, chyba nic więcej wam nie będę mówił. Tylko to, co już mówiłem. Jeśli wam się spodobał odcinek, koniecznie łapki w górę, komentarze i subskrypcję. I widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć i czołem.